Już na początku rozprawy pełnomocnik reprezentujący stację TVN zawnioskował o utajnienie posiedzenia. To zaskakujące, bo jedynym świadkiem była zastępca redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak. To jest pierwszy wypadek na świecie, kiedy dobre standardy muszą być chowane w tajemnicy. Są tak dobre widać, że boją się, że ktoś im te standardy ukradnie. Nigdy takiego wniosku, tak absurdalnego jeszcze na sali sądowej nie słyszałem. Sąd zgodził się na obecność naszej kamery. Ekipa reporterska TVN-u nie była zainteresowana obecnością na sali. Przez ponad godzinę świadek odpowiadała na pytania stron. Jednak gdy zapytano o nieprawdziwe tezy zawarte w reportażu Piotra Świerczka, m.in. te, że do wybuchu nie doszło, zapadła cisza. Co ważne, do poparcia tej tezy użyto nieistotnego dokumentu. Czy rzetelnym jest materiał na podstawie nieistotnego dokumentu i jeszcze jego fragmentu? Wnoszę o uchylenie tego pytania. Ale przecież pani jest pełnomocnikiem spraw rzetelności. No to na miły Bóg coś w tym TVN nie robi. Słowa Tomasza Sakiewicza o kłamstwach TVN-u cytował m.in. niezależna.pl. Redaktor naczelny portalu Grzegorz Wierzchołowski również został pozwany. Była to manipulacja na zasadzie pars pro toto, czyli na zasadzie jakiegoś drobnego wycinka przeinaczonego rzeczywistości. Stwierdzono, że biegli wykluczyli zamach. Tymczasem stało to w sprzeczności z całością dokumentu opracowanego przez zespół śledczych. Stoi w sprzeczności z dokumentem, na który powołał się TVN, czyli dokumentem, postanowieniem prokuratury dotyczącym ustaleń biegłych. Na sali sądowej padły także pytania o kłamliwą wypowiedź dziennikarki TVN24 Joanny Komolki z 14 lipca 2010 roku. To są słowa, które miał wypowiedzieć pilot, pierwszy pilot Tupolewa na kilkanaście sekund przed uderzeniem w ziemię. Brzmią one tak, choć od razu zastrzeżenie, bo nie do końca są one odczytane. Jeżeli nie wyląduje, wylądujemy, to mnie zabije, zabiją. To są bardzo mocne słowa. Dlatego i o jej słowa została zapytana Brygida Grysiak, która ma odpowiadać w TVN za standardy i dobre praktyki. Nie od funkcji zależą standardy, tylko po prostu od zwykłej przyzwoitości i znajomości etyki dziennikarskiej. I jak chcę, żeby pani jako pracownik TVN-u oceniła... Krzona, tutaj jako redaktor do spraw standardów i dobrych praktyk dziennikarskich na okoliczność pełnionej przeze mnie funkcji. Tak, i może ma pani śmiało, może pani ocenić kłamstwo, które wtedy padło na antenie. Wysoki sądzie, pytania pozwanego wykraczają... Odpowiedzi nie udało się uzyskać. Ostatecznie sąd zaproponował, aby rozważyć pójście na ugodę. Sędzia odroczył rozprawę, a strony mają 30 dni na opracowanie stanowisk. Warto zaznaczyć, że gdy prawie 2 lata temu TVN wytoczył proces, domagał się, by zakazano używania określenia, że TVN kłamie. W styczniu 2023 roku Sąd Okręgowy oddalił te żądania. Dla mnie sytuacja jest oczywista, że sam fakt, że TVN usiłuje zamknąć tej materii usta, pokazuje, że boją się, że wiedzą, że mają coś za uszami. A ich narracja zbiegała się nieraz z przekazem reżimu na Białorusi czy w Rosji, na przykład w kwestii sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. TVN przez cały czas, od początku swoich publikacji, realizował interesy pana Putina. Co warto podkreślić, sprawa dotyczy wypowiedzi z 2022 roku. Teraz proces przyspiesza. W momencie, gdy Republika jest głównym konkurentem TVN24 pod względem oglądalności, a nasze programy poranne i wieczorne prześcigają pozycję stacji zwiertniczej. Łukasz Żmuda, Republika.